Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jedziemy na kolejny spacer po Szklarskiej Porębie. Jeszcze nawet nie wiem, gdzie jedziemy. To tylko moja żona wie, gdzie jedziemy, ponieważ ona mi jeszcze nie powiedziała nawet, gdzie chce pojechać. Ja myślę, że pojedziemy na wodospad Kamieńczyka, ale dokładnie nie wiem, gdzie pojedziemy. Zobaczcie, jaki jest poranek tutaj około naszej Śnieżynki, około naszego domku, gdzie mieszkamy zaraz. Dzisiaj jest taka też pochmurna pogoda. Z jednej strony jest słońce, a z drugiej chmury. Popatrzcie, czarne chmury, a tam jest już słońce. Pogoda zmieni się po prostu każde pół godziny i nie wiem, co będzie dalej, jaka będzie pogoda, ale popatrzcie, jaka jest tam piękność góry, a na górę takie chmury. No to jedziemy. O, zimno jest. Zimna jest woda. Las prosto, po prostu jak w bajce. Słuchajcie, takiego lasu nie widziałem jeszcze. No może w Wysokich Tatrach, bardzo podobno do takich. Popatrzcie, tutaj po prostu świerkowy las, nie sosnowy, a świerki. Boże, jak pięknie. To zupełnie inny las niż u nas w Łoszakowicach. Kamera. Popatrzcie, jak tu jest, żeby w lesie ciekł taki strumień. To naprawdę takiego nie widzieliśmy nigdzie i nigdy. Jaka piękność. I tutaj na pewno lepiej niż w sosnowym lesie, bo sosnowy jest sosnowy, a świerkowy, zobaczcie. Boże, ale on nie pachnie, nie? Sosnowy pachnie, a tu nie tak pachnie. Sosna na pewno, w sosnie jest jakaś smoła i ona wydziela taki zapach smaczny, a świerkowy las, nie, takiego nie ma. Ale popatrzcie, po prostu pośród lasa cieknie taki strumiennik. Nie, to trzeba patrzeć tylko własnymi oczami. I popatrzcie, nawet takich sosien nie widziałem. Sosny jest mniej niż te świerki. Boże, Boże, jakie one wielkie. Po prostu ogromna świerk. Ile ogromny świerk. Zobaczcie, jakie korzenie. Kiedyś wpadli drzewa i popatrzcie. Takiego naprawdę nie widzieliśmy jeszcze. Tutaj jest tak strasznie, jak w bajce jakiejś z dzieciństwa. I myślę, zaraz wyjdzie z lasu jakiś wilk albo niedźwiedź. Polskie parki narodowe. Gdzie? Tam? A, Szklarski, 1,5 godziny? Tam iść, ogo. Nie, pójdziemy tu. Szklarska Poręba Górna 30 minut, Zakręt Śmierci 1,5 godziny. Z 9 do 16. Wrzesień, październik do 17. Lipiec, sierpień do 18. Jak widzicie, to całe górowisko jest odrodzone, ale tu z dwóch stron, którą mamy. Także tamtędy sobie chodzą jelenie, sarny i raz tego muflona widziałem. Ciemny, ciemny las. Strasznie, mi już strasznie. Antropogeniczne zmiany w składzie gatunkowym lasów dotyczyły nie tylko buka. Prawie zupełnemu wymarciu uległa jodła pospolita. W dawnych czasach jej uprawa była nieopłacalna. Jodła rośli powoli. Natomiast współczesna przyczyna zanikania jodły jest jej duża wrażliwość na zanieczyszczenie powietrza. O, widzicie? Umieraje joleczka, потому что воздух засоренный уже очень сильно. Biedne i очень медленно растет. Myślę, że już naszemu światu koniec wkrótce będzie. Jeżeli już ta jodła wymieraje, to co mówić o ludziach, o ludzi. Biedny las po prostu znikaje i za zanieczyszczenie powietrza. My sami winowni. Sami po prostu ubijają sami siebie. Zniszczajemy sami siebie. Czy półprzezroczyste? Półprzezroczyste albo półprzezroczyste. Co mogę powiedzieć? Ciekawe, bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe jest tak iść na górę. Idziemy bez końca. Bez końca i kraja. Co mi podoba się w Polsce, że dzieci z dzieciństwa po prostu przyuczają ich różnego rodzaju wycieczki, spacery po lasach, gdzieś wyjeżdżają i pokazują dzieci i przyuczają dzieci z dzieciństwa do lasu, do sportu i tak dalej. To już Janko, bo tam już się nie widzimy. Jesteście z Czechii? I z Czechii семья przyjechała. Taki śmieszny język. Dzień dobry, proszę 2. Jak się idzie na dół, to tak. Dziękuję. Pokaż to proszę. Dziękuję. Wejście kosztuje 10 zł. Trzeba wziąć jakieś kaski na głowę. Nie wiem po co. Brudne jakieś. Tutaj jest bardzo strasznie. Mi już strasznie. Głównie nie zagubić kaskę, bo będziemy płacili karę 20 zł. A ta kaska bardzo złe trzyma się na głowie. Popatrzcie. Boże. Co to takiego? Gdzie jesteśmy? O, tam już dwie kaski leżą gdzieś na dole. Trzeba jakoś przyjść. Iryna jest... A? Iryna bardzo jest śmiała. Nawet ja obawiam się i nie bardzo śpieszę. A ona idzie do przodu. Boże! Gdzie jesteśmy? Popatrzcie, tam już leżą kaski. Ktoś już zgubił ich. Boże, a tam ile kasek, zobaczcie. A dlaczego ich tu nie zabiorą? Słuchajcie, jest bardzo strasznie i głowa mi kręci się, ponieważ jesteśmy w takiej miejscowości górnej. Wszędzie tu są góry. Jest bardzo strasznie, bardzo po prostu. Niby to gdzieś w jakichś górach Alpach na pewno. Boże. Ale to tego warto. Jeden raz tu pójść, to naprawdę tego warto. I to jest tak zrobione. Zobaczcie. Uścielie to nazywa się po rosyjsku. Och ty! Wow! Zrobiło zdjęcie? A na kamerze to nie to. Bardzo słaby widok na kamerze. To trzeba patrzeć własnymi oczami. Чудо природы, да? Ніби то работники будовляних фірм, да? Вау! Ніби то високі Татри. I wyobraźcie sobie, że ona cieknie tu po prostu milionami lat. Nasze życie jest takie krótkie, a woda cieknie sobie tysiącami lat po prostu. Popatrzcie, jaka jest woda tu przezroczysta. Ale tu nie tak głośno jak w Słowakii. W Słowakii tam było tak głośno, że nie mogliśmy rozmawiać nawet. Nie było słyszeć nikogo. A tutaj jeszcze można rozmawiać i wszystko słyszeć. Słyszno. W języku rosyjskim jest taka wymówka, taka woda kamień toczy. Ja wyobrażam sobie, jak tu za tysiące lat ta woda toczyła te kamienie. Na pewno oni kilka tysięcy lat nie byli takimi. Było ich więcej. Kamieni? Tak, a woda ich po prostu toczy albo jak to. I dlatego w tej wodzie dużo różnych elementów. Kali, kalcy i tak dalej. Może być. Bo w kamieniach też różno minerałów. Dużo różnych minerałów. I dlatego ta woda jest bardzo korzystna. Tutaj też pieniążki pływają. Wczoraj było ciekawsze, tak? Tam taka długa była droga, a tutaj ona jest krótka. Wodospad tutaj lepiej. Tutaj lepiej wodospad, na pewno. Pewnie. Ale przyroda tam była. Ale tu takie uścielie, jakiego tam oczywiście, że nie było. Popatrzcie. Bardzo ciekawe. Super. Nawet i nie wyobrażaliśmy sobie, że w Polsce można takiego zobaczyć. Takiej piękności. Popatrzcie. To niemożliwe. Niby to jesteśmy gdzieś w Rumunii albo w Alpach. W Rumunii też takie góry. Bezpiecznie, niebezpiecznie tutaj nagrywać, ponieważ głowa kręci się. Popatrzcie. Mama, jak jest strasznie. No to na dzisiaj już tyle. Idziemy do domu. A może jeszcze gdzieś pojedziemy. Drzewa rosną po prostu w kamieniach. To jest Polska. Niebywałe. Nie wierzę w to, że to jest Polska. Czym Polska jeszcze może zaskoczyć nas? A jeżeli ktoś nie chce płacić, to można po prostu przyjść tu na górę i zobaczyć bezpłatnie, zupełnie bezpłatnie ten wodospad. A tak po prostu z góry możesz popatrzeć na ten wodospad. O, tu on na pewno lepiej wygląda. Ale na dole tam lepiej widok. Słuchajcie, dzieci chodzą w szortach i w koszulach. Jak to możliwe? Słuchajcie, jak my dobrze trafiliśmy. Zaraz zobaczcie, jaka jest kolejka. Nam po prostu powезло. Popatrzcie. O. Więc tam na górze nie ma niejakiego podnośnika, tam tylko kafe jakieś i widok na ten wodospad. Dla tych, którzy nie chcą płacić pieniędzy. I tyle. Tam nie ma niejakiego podnośnika. No to tyle na dzisiaj. Idziemy już na dół. Popatrzcie, tak rzadko spotykasz psów takiej porody. To Saint Bernard. Mały taki samochodek. Na tyłu nie ma siedzeni tych i on tam po prostu leży sobie. Taki piękny.